Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Brewpub Simulator. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę fakty, jak źle nam się wiedzie w Beer Factory i ile błędów zawiera tamta gra, Państwo zaproponowaliście, żeby zagrać w Brewpub Simulator. My graliśmy, z tego co pamiętam, bodajże w demo. Natomiast ja nie pamiętam szczegółów i tak dalej, więc będę musiał sobie to przypomnieć. No i co? No i spełniam waszą prośbę, wasze życzenie. Zagrajmy sobie. Yes, that's me. No, not the fruit of Einstein's loins. I'm the one in the back, the handsome one. My education ended faster than my family wished, but it still lasted too long for my taste. What I got out of college was mostly furniture for my cluttered apartment. Well, and acquaintances for life. I had already resigned myself to being back under my mother's wing when I received a letter from California. It smelled of hops and dirty rag, and evoked a vague memory of a lost tradition. The letter was written by my grandpa's lawyer. The old guy died alone, which is not surprising, because his only love was brewing beer. He even claimed that our family came from a long line of master brewers from Europe, something like Assassin's Mead. So, get this. My grandpa left me in charge of his bar. And let me tell you, this could be my big break. I'll pay off my family and prove to them who deserves to be called the Beer King of California. But I think I'll start by some hard cleaning and scraping the mold off the ceiling. Mhm. No dobrze, zagrajmy sobie w Brewpub Simulator, czyli tutaj mamy Kalifornię, a nie Irlandię. O, ciekawe. No dobrze, no dzwoni. If my watch is running well, you should have just arrived at our beautiful town. Mm-hmm. Oczywiście. Lucky for you, the brew pub is located across the street. Mm-hmm. Oczywiście. Without further ado, my name is Harvey, and I am your family's lawyer. Aha. Your grandfather transferred this beautiful bar to you. No dobrze, cieszę However, się. There's one catch. Your grandfather wrote a list of requirements that you must fulfill in order to fully... After completing a specific requirement, I will get in touch with you and give you instructions for the next task. Okay, let's start from the top of the list. Get the bar ready to open. Don't worry, I'm sure that when you enter the venue, your brewing inner sense inherited from your grandfather will jumpstart and you will know what to do. Brewing inner sense, you say? I see I've got a lot of work to do, but I'm sure it'll be interesting. Let's take a closer look. Ja nawet tej spacji nie klikam. No, teraz kontynuuj. No dobrze, mamy... The glamorous life of a bartender. Picking up trash. At least I'm not picking up my ex's broken dreams. O. Cześć. No dobrze, mamy podnieść śmieci blokujące wejście. No dobra, zbierz śmieci. Okej. Okay. No dobrze, tu w miarę nawet szybko idzie. Okej. Okay. Mamy pozbyć się śmieci w środku. No, w porządku. Ciekawe, czy wór się zapełni i wypadnie? Gdzie... A nie, nie wypadł. To jest taka tendencja, wiecie, że do tego, żeby tak właśnie było, nie? Żeby później z worami, żeby chodzić. O, to obraz to na ścianę można, dobra. Szafa grająca. No, raczej nie chcę się tego pozbywać. A cóż to jest? To jest jakiś śmieć. A słoik na napiwki, to z pewnością nie chcę. To jest śmieć, pyk, pyk. 16 śmieci, a tam jeszcze coś stoi. Tutaj coś leży. Okej. Okay. Jeszcze... Aha, no dobrze, no mamy to. Gdzie teraz to wynieść? Gdzieś tam. O dobra, no przynajmniej nam wskazuje, gdzie mamy iść, tak? Więc nie znając gry... Trash taken out. Time to start cleaning the dirt. Mhm. Nie znając gry, no można się jednak tutaj ogarnąć z tym fantem. Więc dobra, róbmy to. Oni każą nam pozamiatać, ale ja tutaj jeszcze te wory mogę wynieść, to już będzie z głowy. Tutaj jeszcze jest pełno śmieci. Prawdopodobnie, nie wiem, ale prawdopodobnie tak myślę, że tutaj będziemy mieli
jakieś takie zaplecze, gdzie coś jeszcze może stać. Natomiast jeśli chodzi, proszę Państwa, o jakość tego wszystkiego, to wejdźmy w opcję, tak żeby Państwu pokazać. Więc tutaj wideo mam ustawione na ultra, jeżeli chodzi o grafikę. Natomiast ilość klatek tutaj tak się obracają, dosyć szybko oscyluje między 93 a 120, więc nie jest źle, słuchajcie. Nowa umiejętność, proszę bardzo. A jaki hero tutaj jest? Podnieś mopa i ścierkę. By the lords of food poisoning and cat piss, I have the sweeping power. No to niezły tekst. Zetrzyj cały brud. Dobrze, ja myślę, że to tutaj też można pousuwać, tak przy okazji. Mamy tam na terenie baru ogarniać, no dobrze, nawet szybko to idzie, więc ja od razu, słuchajcie, porównuję z Beer Factory, żeby nie było, nie? Tutaj widzowie, którzy oglądali, no to wiedzą, o co chodzi i w czym jest problem, tak? I tu zdecydowanie jest lepiej, jak na razie przynajmniej. Nie chcę zapeszać, ale jak na razie jest okej. Dobra, tam jeszcze na zewnątrz coś mamy. A tutaj, no nie wiem, co tutaj miało być brudnego, tam nie widać było. No dobrze. Jeszcze 10, tak? No wskazuje nam, gdzie mamy, jeżeli długo coś tam nie jest robione, to... No? No dobra. Podnieś wzornik, tapet i farb. Dobrze. A i na Boga kocich szczyn dostaniemy nową umiejętność. To robactwo tu jest, czy co to jest? Finally, a chance to express my artistic vision. Let's hope the customers appreciate the abstract look. No dobra. Wciśnij I, żeby otworzyć ekwipunek. Proszę uprzejmie. Naciśnij lewy przycisk myszy na zmieniaczu materiałów, żeby go użyć. Czy to będzie to? No, odśwież stare ściany, przytrzymaj lewy kontrol, wybierz materiał, którego chcesz użyć. Dobrze. I co ja bym chciał? Na ściany, tak? Teraz odśwież wszystkie ściany w pubie. Nie mam zbyt wiele tutaj. Nie mam zbyt wiele. Okno materiałów. Ta tapeta byłaby fajna nawet, ale ciemnozielona ściana surowa. Jeżeli bym to zrobił... Tak by to mniej więcej wyglądało, ale wiecie co, może niekoniecznie. Szkoda, że tak mało tego jest. Być może to się zmieni, ale w takim razie wejdźmy może w cegłę, co? Jakby to mogło wyglądać. No dobra. Może niekoniecznie. Ciemnozielona, drewno szare. Spróbujmy sobie z tym drewnem szarym, zobaczmy. Może być ciemno strasznie. Ale jeżeli ja ograniczę się... To jest menu, dobrze. Jeżeli ograniczę się do tej ściany, a reszta będzie ceglana, to jak to będzie wyglądało? Ja jeszcze nie skończyłem. Proszę mi nie przeszkadzać. I forgot to tell you. I received a package for you. There should be some useful things in there. Thanks to our regional ninja couriers, the package should already be with you. Ninja kurierem. No dobra. Jak z tego wyjść teraz? F, schowaj do ekwipunku? Tak. Znajdź i otwórz paczkę, wyjdź przed bar, znajdź paczkomat, w którym jest przesyłka. Naciśnij lewy przycisk myszy, żeby ją otworzyć. Proszę uprzejmie. A, tutaj Ninja Box. Użyj paczkomatu. Kurczę, patrzcie, to jest opcja wyślij i odbierz. Ja tego nie pamiętam z demo, słuchajcie. Ale dobra. Żeby ją otworzyć, nie? Najpierw musisz zaakceptować zadanie. Otwórz paczkę. To tam źle jest napisane. Exactly what I need right now. No, okej. Wciśnij I, żeby otworzyć ekwipunek. No tak, czyli meble nam przyszły. Dobra.
I teraz mamy jeden stół oraz cztery krzesła. Zbyt wiele to nie jest, ale zawsze coś. Lepszy rys niż nic. Kontrolem obracamy, tak? Aha, przytrzymaj kontrol. A, dobrze. Ja na razie bym to tu postawił. Połóż tu. I mam jeszcze umieścić krzesła. Może nie tak daleko. Ja bym to gdzieś mniej więcej tu ustawił. To będzie jedno. To będzie drugie. Teraz chwilowo. Ach, muszę się przyzwyczaić do klawiszologii. A to chwileczkę. A jak mogę... Jak ja mogę przesuwać obiekty? Bo ja bym bardzo chciał przesunąć te obiekty. Nie mogę? To jest podnieść. A, dobrze, mogę. W porządku. Dobra, i jeszcze dwa krzesła musimy. Kwestia nauki klawiszologii, proszę państwa, i będzie gitara. Naming a bar is like naming a child. You want it to be unique, memorable and not end up in therapy. Otwórz okno edycji browaru, podejdź do front baru i otwórz okno edycji... do front baru, tak? Aha, czyli tutaj, na zewnątrz, tak? Edytuj browar. Okej. A czy można byłoby, załóżmy własne, wgrać? Własne logo. Czy też nie można? No dobra, wybierzmy może tło. Tło niech będzie czarne. Wstążka jakaś może być taka. I logo? Logo bym chciał własne, ale chyba się nie da. A nawet jak się da, to moglibyście podpowiedzieć. No, ale coś takiego. No i jeszcze byśmy nazwę musieli... wymyśleć, to niech będzie GNK, pub, bardzo oryginalnie, ale okej, okay. Niech będzie, no ale, halo, bo nie kręć się, kurde, ładnie. I just remembered something, recently an old friend of your grandpa's brought some beer to the brewery for him to try. Prove your worth as a brewer by selling this beer down to the very last drop. Mm-hmm. Free beer, ready to serve. How suspiciously convenient. No dobra, no to jakiś ten nasz bohater taki jest bardzo podejrzliwy, ale zobaczmy, bo być może coś tam rzeczywiście jest nie, okay, nie halo. I have the beer. Now I just need to hook it up to the tap. Dobra. Trzeba je podnieść do kija. Okej, okay, dobrze. Czyli co? Podnieś rurka łącząca. Dobrze, proszę uprzejmie. Spójrz na kek z piwem i naciśnij lewy przycisk myszy, by podłączyć rurkę. Dobrze. I do uchwytu, tak? Dobrze. Now something tells me that I should add the beer to the menu. Otherwise, customers won't know what's on offer. Mądrze. Teraz tak, mamy to menu tam wyedytować. Dobrze, dobrze. Niech będzie. Edytuj. American Pale Ale za 4 dolce, tak? Może być. Świetnie, możesz zamknąć okno. No to zamknij. That should do it. Ja bym to naprawił jednak. A ile mam? A nie, 12 dolców. Okay. I have the beer, but I still need something to serve it in. No, szklanki. Pouring beer directly into mouths is not an option. At least not until spring break. No. Naciśnij T, aby otworzyć tablet, przejść do zakładki sklep. Aha. Dobra, i teraz dodaj dowolny karton szklanek do koszyka. Naciśnij zamów, aby go kupić. Teraz tak, to mamy po 6, po 6. Aha, i po 6. No to taki bucik. Ja myślę, że chyba w zwykłe kufle byśmy poszli. Order. Jeden, tak? Miał być. Niech będzie. Możemy zamknąć tablet i co? Do paczkomatu teraz wszystko będzie przychodziło. Dobra. Musimy to odebrać. Proszę uprzejmie. I rozpakuj przesyłkę. Karton szklanek. Półka barowa. To zobaczmy, czy mogę tutaj umieszczać. O, wypakuj. O, ładnie. Get ready, folks. The party's about to start. Or to be specific, a 7-hour shift.
Close enough. 7-godzinna zmiana przy 6 kuflach? To ciekawe. Spójrz na znak otwarte, wciśnij lewy przycisk myszy, by otworzyć bar. Dobra. No to otwieramy nasz pierwszy bar. To infinity and beyond. Dobra, idzie jakiś kuń. Dobrze, i co to teraz? Okay, take the glass, pour the beer, serve it to the customer. Don't be shy. Piece of cake, right? Się okaże. Teraz tak, połóż tu, dobra, i dalej. Okej. Okay. Mam podać klientowi. Podaj piwo. Aha, okej. Okay. I napiwek dostaliśmy. Daj mi jakiekolwiek piwo, dobrze, proszę uprzejmie. Już podaję. Jeżeli ja przytrzymam, to się... O, porozlewałem trochę. Okej. Okay. Ten test, jakiekolwiek piwo, dobra. Można by nie rozlewać się jednak. Spróbować przynajmniej. Aha, to tak się nie da. Dobrze, musimy to wyczyścić. Czyli nie postawię kufla, jeśli nie wytrę. Darn. I definitely need to clean this glass. A dirty glass in a pub is like a fly in the soup in a restaurant. Okej. Okay. Ale... Aha, to jest zepsute. Dobrze. To jak ja mam to teraz zrobić? Użyj zlewu, żeby umyć szklankę, ale on jest popsuty. No dobra, czyli musiałbym to naprawić, ale dla odmiany nie mam pieniędzy. Ta szklanka też jest brudna, ten kufel, nie? No dobra, to musimy tu wytrzeć. Tak nie może być. No dobrze, ale ta brudna nie jest. I o co się rozchodzi? No dobra, czyli nie jesteśmy w stanie chyba rozlać tutaj browara, jeżeli chodzi o kwestie związane z nalewaniem. Jeżeli dobrze umieścimy, to on się tam zatrzyma do pewnego momentu i się zatrzyma. A nie, jednak chyba możemy rozlać, kurde. Dobra, wyczyść to. Ej, proszę, apa. Pani Habeta. No, dawaj. Okej. Okay. Proszę uprzejmie. I kolejny ziomuś. Proszę bardzo. Dobra, ja mogę wyczyścić już, znaczy naprawić ten bar. O. I przytrzymaj, żeby umyć. Umyj. Well, I guess cleaning in a bar is part of the profession. Okej, okay, tak się to myje, dobrze. A jak się teraz... Aha, wróć. No dobra. Możemy poustawiać to z powrotem. Dobra. To już jest też czyste. Nie no, to akurat elegancko działa. Pozbierajmy to. To wszystko do mycia pójdzie. Jakieś 4 gwiazdki mamy. Musimy tutaj pilnować, żeby było w miarę czysto, bo jest syf. A to się nie godzi, żeby był syf w naszym barze. Nasza wizytówka jest. O, proszę, uprzątnij śmietka. Myślę, że gościu się nie obrazi, jeśli chwilę poczeka. Natomiast my weźmy... Albatros jakiś. Proszę uprzejmie. Znajdź Albatrosa, siedzi przed wejściem. No ja nie mam w tym momencie czasu. Najpierw muszę pomyć tutaj to wszystko, co by móc sprzedawać nasz browarek. No to przecież wiadomo. O to chodzi w tym biznesie. Dobrze. Tutaj ktoś by chciał browarek jeszcze. To od razu możemy nalać. Starając się nie rozlewać. Proszę uprzejmie. No i możemy iść do tego Albatrosa. Zobaczmy, o co tu się rozchodzi. Czego ty chcesz? Mhm. No.
Did you know that when picking up a glass, you can also place it on a tray? Oh. Thanks to that. No bo, dobrze, elegancko. Coś jeszcze? Just right click on the glass. Okay. You should figure out the rest. That's all I've got for you for now. No dobra, dzięki ziomuś, ale fajnie, żeś pomógł, taca, no, taca, fajnie. Tylko gdzie ona jest? Dwóch klientów mamy. Postarajmy się trochę zarobić, bo... Jednak wiadomo, o to tutaj chodzi. Pani na piwko przyszła do waszego baru. Proszę bardzo. Pomyjmy szklanki. Dobra, od razu sprzedajemy. To pełne ręce roboty mam. Proszę bardzo. I elegancko. Proszę uprzejmie. Gdzie jest ta taca? Czy mam gdzieś tacę? Prawy przycisk myszy, tak? A, jest. Podnieś, podnieś i podnieś. No, elegancko. I podnieś piwo z tacy. No, ale dalej. Puść mnie. Wróć. Dobra, czyli jak rozumiem... A, połóż tutaj, dobra. Podnieś piwo z tacy. Okej. Okay. I postaw. I podnieś piwo z tacy. I bardzo fajnie. No i ogarnięte. Mamy sprzedać całe, tak? Sprzedaj pozostałe piwo. No dobrze, dobrze. A czy my... Gdzie my możemy zobaczyć, ile my tego piwa mamy? Nie wiem, czy możemy zobaczyć jakoś? The keg is empty. O. I think the customers will understand if I close the place a little earlier. No, może i tak. Careful and watch over the beer fountain. I don't want the customers to burn me at the stake. Może chwileczkę. Niech sobie spokojnie dopiją, nie? What? What konia i what pługa? Dobra, odstawmy może to na półeczkę. To co? A, ale hala, mieciu, tu. Dobra. I w takim razie, no, pani starsza, trzeba się chyba ewakuować. No dobra, reputacja plus 168, elegancko, prestiż 4,3 na 5, dzisiejsza liczba recenzji 7, no miary, zamówienia 14, ukończone zamówienia 14, przychód z piwa $56, inny przychód 16,25, tylko ten inny to nie wiem z czego, koszty pracownicze, no nie mamy pracowników, łącznie wydaliśmy $26, a zarobiliśmy $46.25. No. Myślę, że nie jest źle, drodzy państwo. Natomiast... A, ten inny przychód to tipy mogą być. No, co tam dalej? I saw the recent reviews of your brew pub. No i? If the average rating of your establishment drops, fewer customers will visit your pub. A, już mi grozi, no. But don't worry, you can easily improve your average rating. Mm-hmm. In the tablet, you have a reviews tab where you can check what customers are concerned about. No okej. Okay. No dobrze. No to będziemy robić to jakby nieco później. No zobaczymy, jak się państwu ta gra spodoba. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Pa, pa.